Tomek, bardzo emocjonalny mecz za nami, bo w zasadzie po 10 minutach myślę, że część kibiców mogła się obawiać, czy przypadkiem nie będzie tutaj powtórki z grudnia ubiegłego roku. Raków bardzo dobrze zaczął ten mecz, ale druga połowa była już zdecydowanie nasza. No tak, początek meczu z naszej strony był fatalny. Tego nie chcieliśmy oczywiście i jak mówiłeś, no trochę to wyglądało źle. No ale też bardzo ważne, że potrafiliśmy wrócić do tego meczu i jeszcze uratować bod, chociaż to nie jest zwycięstwo, ale po tym scenariuszu jaki był, to musimy tego punktu szanować. No właśnie, wydaje się, że tydzień temu wyście czuli się trochę tak jak dzisiaj Raków, bo ten gol z Radomiakiem stracony w 94 minucie bolał. Dzisiaj Fortuna uśmiechnęła się do nas. Możemy tak powiedzieć, no chociaż zdecydowanie inny mecz był tydzień temu, ale nie, no czuliśmy, że dzisiaj możemy wyciągnąć z tego więcej i tego... Tylko nam trochę przykro, ale mówię, ważne też, że wróciliśmy do meczu, że potrafiliśmy strzelić dwie bramki takiemu przeciwnikowi tutaj na wyjeździe w Częstochowę, to też nie jest łatwe i pokazaliśmy, że możemy punktować ze wszystkimi, tylko trzeba się skupić od początku i skupić się na szczegółach, na detalach i no co, walczymy dalej. Na ile istotnym game changerem okazała się bramka Nene, bo do tej 64 minuty to Raków tutaj zdecydowanie dominował. No tak, w przerwie mówiliśmy, że najważniejsze będzie zdobyć bramkę, żeby tego przeciwnika trochę nalomić i to się okazało bardzo, bardzo ważna baranka. Też dosyć szybko w drugiej połowie, 65 minuta, myślę, że to jest taki idealny czas, że jeszcze mogliśmy z tym wynikiem coś zrobić. I okazało się, że w samej końcówce też trochę nam zabrakło, ale jakby trochę więcej dołożyliśmy, to tego przeciwnika mogliśmy dobić.